I będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już kolejny wieczór naszej konferencji Wiara w Rodzinę Piękną. Tym roku zatytułowany Rodzina Katolicka wobec świata wirtualnego. Zawsze na początku staramy się wspólnie pomodlić. Tak będzie tym razem. Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Wspominamy rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Dlatego odmówimy taką modlitwę zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, królowej Polski, na wzór świętego Jana Pawła II. Dzień Ojca i Syna Świętego. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja Maryjo, Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem. A także moją rodzinę, parafię i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zapewne powie coś o sobie za chwileczkę. Wiemy, że jest youtuberem, ale tak naprawdę chcemy, żeby nam opowiadał o temacie, który mu, że tak powiem, wynegocjowaliśmy wspólnie. Cieszymy się, że jest z nami. Większość z Państwa zapewne zna pana Tomasza z internetu, z wieloletniej pracy nad znakomitymi filmami, z przenoszonych doskonałych treści. Cieszymy się, że możemy słuchać mądrych i dających poczucie dobra i nie tylko treści. I cóż, mam nadzieję, że podobnie jak wczoraj, człowiek z zaszklanego okienka będzie Państwu przybliżał swoją osobę i temat jako żywy człowiek. Jest to dla nas ważne i ufamy, że z Bożą pomocą to będzie bardzo sympatyczne. Dzisiaj plan jest taki, że po konferencji, którą Pan Tomasz nam tutaj wygłosi, będzie czas jak zwykle od lat na krótką rozmowę, pytania i odpowiedzi. I mam nadzieję, że będą nie referatami, tylko krótkimi i treściwymi pytaniami, a Pan Tomasz nie straci godzin na odpowiedzi.
gdyż do Krakowa musi wracać. Także dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Cieszę się, że widzimy tutaj Pana Tomasza z nami i zapraszamy do odczytu. Witam Was bardzo serdecznie. Pozwólcie, że będę mówił właśnie tak trochę po imieniu, jakoś się tak swobodnie przyjemnie, może jakoś nie wypada, bo jesteśmy w różnym wieku czy coś, ale jestem jakoś trochę przyzwyczajony do takiej formy. Cóż, ja o sobie tak nie chciałbym za bardzo mówić. Zapraszam w ogóle na moje coś, co ogłaszam, na moje świadectwo. Jeżdżę po Polsce od 3 lat i opowiadam świadectwo, czyli taką historię Pana Boga w moim życiu. I myślę, że tam trochę o mojej drodze, jak to wszystko się potoczyło, że tworzę treści do internetu, tam więcej o tym opowiadam. A dzisiaj zostałem poproszony rzeczywiście, żeby opowiedzieć o tym, co widzicie tutaj na ekranie, czyli czy Boga da się poznać przez internet. Mamy tutaj taką, przygotowałem sobie taką prezentację, bo wiem, że mam trochę ograniczony czas, więc może też włączę sobie od razu stoper, żeby... Mam taką skłonność trochę do dygresji, więc żeby zamknąć się w tych, powiedzmy, 45 minutach i będę prosił od czasu do czasu o przełączanie slajdu, więc proszę. Od razu chciałbym Wam powiedzieć, że stawiam przed Wami takie ambitne zadanie. Wydaje mi się, że dzisiaj trochę jest tak, że trudno mówi się o rzeczach, może, które są wyzwaniem, które są trudem, bo jesteśmy, trochę żyjemy w takiej kulturze szybkiej odpowiedzi, szybkiej rady, szybkiego sposobu na rozwiązanie jakiegoś problemu. A ja chciałbym przedstawić pewne właśnie ambitne zadanie, które nie da się przyswoić szybko za pomocą łyknięcia jakiejś tabletki, za pomocą jakiejś wprowadzenia krótkiej rady. To, co będę dzisiaj opisywał, to też nie jest mój pomysł, mój koncept. To jest droga, którą uczy Kościół katolicki od zarania dziejów, począwszy od świętego Tomasza z Akwinu, przez współczesnych jego interpretatorów tej drogi, jak na przykład Franca Jelicza, jezuitę. I nie zamierzam też koloryzować i powiedzieć, że to jest droga, która nikogo nie zniechęci. Sam jestem na tej drodze. Myślę, że tak samo Wy jesteście na tej drodze, bo to jest po prostu droga do zjednoczenia się z Bogiem. Wiemy to od katechizmu Kościoła katolickiego, że życie chrześcijańskie, więcej, życie każdego człowieka polega na tym, żeby zmierzać do tego, aby zjednoczyć się z Bogiem. To jest nasz cel naszego życia. I dlaczego warto? Często się zadaje takie pytanie. Można następny slajd. Tutaj znowu najchętniej bym opowiedział coś na temat mojego świadectwa, ale w wielkim skrócie mam takie po prostu doświadczenie, że warto. Mógłbym cytować Wam różnych świętych, którzy opisywali to, czym jest zjednoczenie z Bogiem. Że to jest odnalezienie głębi, sensu życia, że wszystko inne, co zasmakowaliśmy w swoim życiu, jest nieporównywalne do tego, czym jest życie w Bogu. Bo do tego będę Was dzisiaj zapraszał do pójścia właśnie tą drogą. To zdjęcie jest trochę oszukańcze. Jest właśnie czymś, czym nie jest życie z Bogiem. To znaczy, myślę, że trochę jest taką krzywdę robimy, opowiadając o Bogu, szczególnie młodym ludziom, gdy mówimy, że jeżeli będą z Panem Bogiem, to nie będą mieć problemów albo unikną cierpienia. Dobrze wiemy, wiecie to ze swojego życia, z życia swoich rodzin, że życie z Panem Bogiem nie gwarantuje tego, że nie zdarzają nam się choroby, klęski żywiołowe, przeróżne inne rzeczy. To nie jest tak, że Pan Bóg wynagradza powodzeniem, błogosławieństwem, omijaniem cierpienia i choroby. Immanentną częścią życia jest cierpienie. I to jest taka odpowiedź, do której ja bardzo chciałbym się przyczynić. Ja bym mógł taki mały przytyczek do jakiegoś takiego opowiadania Panu Bogu o małym dzieciom, albo już dzieciom w podstawówce, powiedzmy, to uważam, że mówienie o Panu Bogu w ten sposób, że jeżeli będziesz chłopcze, dziewczynko,
z Panem Bogiem, to ominą cię problemy, to będzie wszystko w porządku, Pan Bóg ci wszystko załatwi, wszystko ci opowie. To jest trochę coś, co może na początku zbudować pewną więź, ale później spotyka się z rozczarowaniem, bo spotykamy się z cierpieniem. I często chcemy prosić Pana Boga o to, żeby on to cierpienie objął, ale nie wydarza się to, obwiniając o to Pana Boga. Można ten następny slajd. I odpowiem może od razu na to pytanie, czy Boga można poznać przez internet. Odpowiedź brzmi nie, nie można. Internet nie zastąpi osobistego doświadczenia Boga. Wasz biskup Ryś powiedział kiedyś, użył takiego wspaniałego porównania do mapy, że trochę to jest tak, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście, nigdy nie byliście w górach, w Tatrach na przykład, i kupiliście sobie mapę, siedzicie sobie w domu, czytacie tą mapę, studiujecie, znacie, wykuliście na pamięć wszystkie kotliny, wszystkie wierzchołki, wszystkie doliny, wszystko po prostu wiecie, ale nigdy nie wyruszyliście w podróż do Tatr, nigdy nie byliście w Tatrach. Czy można powiedzieć, że poznaliście te góry? No myślę, że każdy z nas odpowie, że gdzieś tam zapoznał się z jakąś teorią, poznał mapę Tatr, ale nie poznał same te góry. I podobnie jest z wiarą. I wydaje mi się, jestem wręcz tego pewien, że jeżeli nawet w internecie odrzucilibyśmy wszystko, co jest złe, nieciekawe, niepożyteczne dla wzrostu duchowego i naprawdę zaczęlibyśmy się skupiać wyłącznie na tym, na treściach stricte katolickich i słuchali tych treści codziennie, to i tak, jeżeli zatrzymamy się tylko na tym, nie poznamy Pana Boga. Bo będziemy znać znowu teorię, poznamy mapę, a nie wyruszymy w drogę. Ewangelia potwierdza moje słowa. Jest taki piękny moment, w którym uczniowie pytają Jezusa, gdzie mieszkasz? I to jest, zwróćcie uwagę, pytanie o wiedzę. Dosłownie o coś takiego, o współrzędne. Powiedz nam, Jezu, gdzie mieszkasz? Podaj nam współrzędne, podaj nam adres zamieszkania i my będziemy wiedzieć. To jest pytanie odwołujące się do wiedzy. Jezus nie wskazuje im adresu, nie mówi, no wiecie, chłopaki, tam Nazaret 20 przez 7, to jest mój dom, tylko mówi, chodźcie, a zobaczycie. Odwołuje się nie do wiedzy, ale do doświadczenia. I dzisiaj, trzymając się tej metafory mapy, będę chciał Was zaprosić, przedstawić taką mapę życia duchowego. Znowu podkreślam, nie jest to mój wymysł, to jest wymysł, piękna synteza Kościoła katolickiego, tradycji katolickiej na temat tego, jak życie duchowe wygląda. I podkreślam, nie uczmy się tej mapy na pamięć, nie uczmy się tylko teorii, tylko wyruszmy w tą drogę. Jeszcze parę słów wstępu na ten temat, to jest dosyć ważne. Skupię się na opowiadaniu na temat trzech etapów tej drogi do zjednoczenia z Bogiem, a więc oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. I skupię się głównie na tej pierwszej części. Głównie dlatego, że większość z nas, tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy raczej na początkowych etapach tej drogi niż na końcowej. Dlatego, że gdybyście byli bardzo blisko zjednoczenia Boga, to nie przychodzilibyście na takie spotkania, tylko zajmowalibyście się Panem Bogiem, a nie słuchaniem czegoś. Nic czego byście się nie dowiedzieli ciekawego od youtubera albo kogoś takiego, kto przemawia wczoraj czy przedwczoraj. I w skrócie też. Proszę pamiętajcie o tym, że to, co będę mówił, jest pewnym skrótem. Będzie dużo tam takich skrótów myślowych. Zachęcam Was już od razu do przeczytania książek, do których się odwołuję. Będzie to, mogę to potem przywołać. Mam takie notatki. Święty Tomasz Akwinu, Franz Jalicz wspomniany, cztery etapy życia duchowego, kontemplacja i w ogóle wszystkie drogi, wszystkie książki, które opisują tę drogę. Katechizm Kościoła Katolickiego także. I teraz tak. Jaki jest początek tej drogi? Początek tej drogi jest taki. Początek tej drogi pięknie opisuje nam Ewangelia, do której kilka razy będę się dzisiaj tutaj odwoływał. A więc moment, w którym bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i pyta Jezusa, co zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Czyli to, co jest naszym celem. I to jest właśnie pierwszy moment, to pytanie, a właściwie to, co kryje się w tym pytaniu. W tym pytaniu kryje się
tęsknota za Bogiem, tęsknota za wiecznością. Ktoś, kto pyta, co zrobić, aby osiągnąć życie wieczne, tęskni za wiecznością. I to jest początek tej drogi. To odkrycie łaski wiary i tęsknoty za Bogiem. Kościół katolicki wyznaje, że nie ma ludzi niewierzących. Ośmielam się powiedzieć taką tezę. Często się gdzieś słyszy w mediach, że ktoś mówi, że nie, ja nie mam łaski wiary. Ja nie dostałem tego czegoś od Boga, żeby wierzyć. To trochę tak jakby znowu z obrazem Boga, który by był w chmurach i decydował, ty Kowalski będziesz wierzył, ty nie będziesz, na podstawie jakich kryteriów i tak dalej. Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego mówi jasno, że Pan Bóg dał łaskę wiary wszystkim nam, ale nie wszyscy z nas odpowiedzieli na tę łaskę. I rozpoznanie tej łaski, rozpoznanie tej tęsknoty to jest pierwszy krok. Czym jest ta tęsknota za Bogiem? Bo to nie jest oczywiście tak, że wiecie, ja was teraz zachęcam do tego, jeżeli jesteście na tym etapie, bo może jesteście na kolejnych etapach, żebyście usiedli sobie w domu, tak podumali sobie, kurczę, no, czym jest ta tęsknota, gdzie ja za tym Panem Bogiem tęsknię, gdzie ja, nie wiem, szukali tego jakoś w sobie, tak dosłownie. Tęsknota za Bogiem często przejawia się jako niezadowolenie życiowe, jako szukanie sensu życia, jako pewnego rodzaju pustka. Franz Jelicz pisze, że ona często pojawia się w wieku średnim. Że to ja mam kilka takich spotkań ze sobą, spotkałem bardzo dużo ludzi, którzy opowiadali mi, że właśnie już trochę życia przepracowali, mają już rodzinę, mają trochę pieniędzy, zobaczyli trochę świata i czują jakiś taki brak, jakieś takie niewypełnienie. Tak jakby wszystko to, czym się obracali, wszystko to, co kupili, wszystko to, co sobie załatwili, wszystko to, co sobie w życiu ogarnęli do tego momentu, nie dało im wypełnienia. Jakby ciągle było jakiegoś braku. Ja wierzę, i znowu mówię, wierzę za Kościołem, że to jest właśnie ta tęsknota za Bogiem. Ludzie błędnie często reagują na tę pustkę. Możecie się spodziewać, dużo się narzeka na młodych ludzi. Sam może już nie jestem, ale byłem kiedyś takim młodym człowiekiem, który dosyć automatycznie na tę pustkę reaguje przeróżnymi wypełniaczami. Wypełniaczami dźwiękowymi, używkami, rozrywką i tak dalej. Dlatego, że to są po prostu trudne emocje, trudne uczucia, nieprzyjemne, mówiąc wprost. I żyjemy w takiej kulturze, że na trudne emocje, trudne stany mamy bardzo dużo, w cudzysłowie, szybkich, fajnych, wygodnych zapychaczy, które rzeczywiście na jakiś czas tłumią tę pustkę egzystencjalną, ale nie wystarczają na dłuższą metę. I warto, znowu, to słowo będzie kilka razy tutaj padało, uznać, że to jest proces. Żeby nie złościć się na siebie, że wypełniamy sensu życia poza Bogiem. Że to się nam wielokrotnie będzie zdarzało, że będziemy szukać tego szczęścia w przeróżnych miejscach. I to jest, powiedzmy, pierwszy etap, tak się zaczyna, od rozpoznania tej tęsknoty i pierwszymi krokami pójścia za nią. W ten sposób mniej więcej zaczyna się etap oczyszczenia. Może następny slajd? I w tym momencie, znowu powróćmy do Ewangelii z młodzieńcem, gdy młodzieniec pyta, jak osiągnąć życie wieczne, czyli rozpoznanie tej tęsknoty za Bogiem, Jezus mu odpowiada, zachowuj przykazania. I pierwszy etap życia duchowego będzie etapem walki z ciężkimi grzechami. I ważne jest wtedy zobaczenie swoich grzechów. Ważne jest, aby się nim przyjrzeć, zobaczyć swoją grzeszność i nie bać się tej grzeszności. Może zrobię taki wtręt, bo to jest, myślę, że ważne, że w pewnym momentach, jak mówię jakieś oczywistości dla was, to znaczy, że po prostu ta droga jest za wam. A natomiast jeżeli będę zaczynał mówić jakieś rzeczy, które są irracjonalne, to znaczy, że może jesteśmy gdzieś pośrodku tej drogi. Bardzo ważne w rozpoznaniu grzechów jest ten moment, aby nie mieć poczucia winy. To znaczy takiego, inaczej,
przyznaniu się do grzechu, przy zobaczeniu grzechu, mamy coś w rodzaju przytłoczenia, obarczenia takim poczuciem odrzucenia, wstydu, nienawiści do samego siebie, takiego poczucia, że ze mnie to już nic nie będzie, ja już jestem skreślony, to jestem w 100% przekonany, że to nie jest Bóg. Bóg, co potwierdza wiele fragmentów Ewangelii, choćby pierwszy, który mi się przypomina, z spotkaniem Jezusa z jawną grzesznicą, działa zupełnie inaczej. Zobaczcie, że gdy wszyscy potępili, gdy jawna grzesznica była tuż po grzechu, Jezus zapytał tłum, czy potępiacie, czy rzucicie ten kamień, nikt nie rzucił i on sam powiedział, ja ciebie nie potępiam, podał jej rękę, podniósł ją i powiedział potem, idź i nie grzesz więcej. To jest bardzo charakterystyczne dla Boga i dla naszego momentu odkrywania grzechów. Jeżeli odkryjemy jakąś grzeszne zachowanie w nas i wówczas mamy motyw przytłoczenia, że jesteśmy beznadziejni, to nie jest Bóg. A gdy mamy poczucie, że rozczarowaliśmy może kogoś, kto nas bardzo kocha, albo odkryliśmy może, że jest to jakaś wielka miłość, na którą ja nie odpowiedziałem i mamy ochotę się podnieść, a nie uznać się, że jesteśmy beznadziejni i nic z nas nie będzie, to jest działanie Boga. To jest odkrycie grzeszności w Bogu. Praca nad grzechem, a nie jego objawami. To jest w ogóle bardzo ważny moment. Często jest tak, ja miałem, powiem to taką śmieszną może anegdotę, ale może to być dla niektórych straszna anegdota. Ja w moim mieszkaniu miałem takiego grzyba na ścianie kiedyś na studiach. I jak moi różni znajomi przychodzili, no to ja na różne sposoby tego grzyba starałem się maskować. Tutaj sobie gdzieś psiknąłem jakimś zapachem, tutaj zasłoniłem jakąś półką, tutaj czasami coś pomalowałem, jak miałem więcej siły. I na jakiś czas, jak znajomi przyszli, to zobaczyli, że no fajnie, wszystko jest w porządku, nic tam nie czuli, a po jakimś czasie krzyk się odnowił i tak było w kółko, za każdym razem. I wydaje mi się, że często jest tak, że my w ten sposób walczymy ze swoim grzechem. To znaczy, że traktujemy go jak takiego grzyba na ścianie, którego trzeba jakoś powierzchownie zamaskować. A często jest tak, że grzech jest jakimś skutkiem, jest jakimś przejawem jakiegoś nieporządku w nas. Czegoś, co warte jest przepracowania, a nie sam grzech. Nieczystość jest takim przykładem takiego grzechu, czyli wszystkie rzeczy związane z pornografią, z masturbacją, i z seksem przedmałżeńskim, z wszystkimi innymi tego rodzaju rzeczami. To jest taki moment, w którym często ludzie walczą z samą na przykład uzależnieniem od pornografii. Pomijając już aspekt tutaj terapii, to pod kątem teologicznym praca nad samą tylko nieczystością, czyli skutkiem tego grzechu, nie jest skuteczna. I czasami za miesiącami, latami walczymy z jakimś konkretnym grzechem, a nie jesteśmy w stanie go przepracować. Na przykład narzekamy, na przykład plotkujemy i nie wiemy, dlaczego plotkujemy i dlaczego narzekamy. Spowiadamy się w kółko z tego samego. To jest właśnie taki trochę objaw tego, że nie sięgnęliśmy gdzieś głębiej. I ja was zachęcam do tego, nas zachęcam do tego, może w ten sposób powiem, aby skupić się na przyczynach tego grzyba w tej metaforze, czyli na tym, żeby może te ściany zamiast je maskować, osuszyć, zamiast je zamalowywać, może nawet zburzyć i zbudować coś od nowa. I będę mówił, można jeszcze powiedzieć wcześniej? I będę mówił o dwóch przyczynach dosyć powszechnych, o których bardzo rzadko się mówi w pracy nad grzechem ciężkim, to znaczy na oderwaniu miłości Boga od codzienności oraz o egocentryzmie. Teraz już, dziękuję. I Francja Licz opisuje taką wspaniałą historię w swoim życiu, która zaczyna się dosyć pesymistycznie. Otóż on był już jezuitą, już był w formacji i przeżywał głęboki kryzys kapłaństwa. Uznał, że on się w ogóle zupełnie do tego nie nadaje, że on całą swoją formację prawdopodobnie porzuci, że nic z tego nie będzie, że będzie musiał zacząć swoje życie od nowa. Głęboki kryzys wiary, jaki być może wielu z nas może w tym momencie przeżywa. Miał pewne takie doświadczenie, które zmieniło zupełnie jego życie
bardzo niepozorny. Po prostu gdzieś tam w swoim zakonie, któregoś dnia na zapleczu, gdzie była kuchnia i miejsce do mycia naczyń, spotkał swojego współbrata, który mył kubki po wszystkich. I tak gdzieś mył te kubki i w pewnym momencie tak mu się odpaliło, zaczął narzekać bardzo na wszystkich, że zawsze zostawiacie te brudne naczynia, zawsze ja muszę po was zmywać i nie dbacie o to, żeby po prostu pozmywać samemu. I Francjaliszka usłyszał i poszedł gdzieś sobie dalej. Po paru dniach ta sytuacja do niego bardzo jawnie wróciła, że zobaczył, że nie wysłuchał tego człowieka. Nie dał mu wystarczającej uważności. Nie dał mu miłości. Tego, co jest w ogóle kwintesencją, do czego jesteśmy zaproszeni przez Boga, czym jest esencją, co jest esencją chrześcijaństwa. I skleił to, ten fakt niezauważania drugiego człowieka z swoim kryzysem wiary. Odkrył, że to jest to samo. Był w ogóle oszołomiony. Stwierdził, że zrobił jakieś teologiczne, głębokie odkrycie, że to w drugim człowieku jest Bóg. Że to w drugim człowieku jest dosłownie Bóg. Oczywiście wrócił, zaczął czytać Ewangelię i zobaczył, że sąd ostateczny mniej więcej na tym będzie polegał. Że Jezus przyjdzie w tym najuboższym, w tym najbiedniejszym, w tym spragnionym, w tym każdym z nas. Nie przyjdzie w glorii jakiejś chwały na złotym koniu, w koronie i z jakimiś piorunami, tylko to jest właśnie ten skandal miłosierdzia. To kim jest Jezus. On przyjdzie w najmniejszym, najbardziej odrzuconym dzisiaj, najbardziej cichym w osobie z niepełnosprawnością na przykład. I tym samym pokazał nam, że miłość do Boga i miłość do człowieka to jest ta sama miłość. Potem doda jeszcze Jezus w przykazaniu miłości, że to samo jest związane z miłością do samego siebie. I to nie chodzi o to, że żeby kochać Boga, trzeba najpierw kochać siebie, albo żeby kochać Boga, to trzeba najpierw kochać bliźniego, albo żeby kochać bliźniego, to najpierw trzeba kochać Boga. To jest bardzo coś takiego jak taka zębatka zegarowa, taka kołowa, nie wiem jak to się nazywa. To po prostu na siebie nachodzi. I często jest tak, gdy jedna relacja w naszym życiu, jakaś nie gra, właśnie na przykład z bliźnim, często ona rzutuje na relację z Bogiem. I odwrotnie, jeżeli mamy do siebie jakąś niechęć, jakąś nienawiść do samego siebie, nie przyjmujemy swoich wad, tego jakimi jesteśmy, swoich słabości, to często dlatego nie możemy przyjąć Pana Boga. I jest taki test miłości, ja to sobie tak nazwałem Jelicza, w którym on mówi, żeby sprawdzić, jak kochamy Pana Boga, żeby urealnić tą naszą relację z Panem Bogiem do rzeczywistości. Mówi, żeby zrobić sobie, prześledzić swoje relacje w życiu. Powiedzmy, mamy 100 znajomych w naszym życiu. Jeżeli 100%, 100, na 100 osób jest nam, nie wiem, 50 obojętnych, że mamy je w jakimś takim, na poziomie serca, tak w ogóle są dla nas niewidzialni, jak dla Jelicza ten jego współbrat, który prosił o pomoc. Albo i do tego jeszcze powiedzmy 30% kochamy, a 20% gardzimy, to się przekłada na relacje z Bogiem. Jelicz mówi nawet wprost, że to pokazuje, że w 50% Bóg nam jest obojętny, w 30% Go kochamy, a w 20% Nim gardzimy. I można jeszcze poprzedni set? I zachęta jest taka, aby sprawdzić swoje relacje, by zrozumieć swoją relację z Panem Bogiem. Żeby z tej wiary było coś w niej żywego, prawdziwego. Myślę, że wszyscy odczuwamy pewnego rodzaju fałsz i znamy takie osoby, może z otoczenia, może z mediów, może z własnego doświadczenia. Na pewno z Pisma Świętego takim kimś byli faryzeusze, którzy bardzo mocno eksponowali swoją pobożność, swoje praktyki, swój związek z Bogiem, mówili, że Boga kochają, ale z drugiej strony w relacji do tego człowieka odrzucali, nie poświęcali mu uwagi, wręcz właśnie nim gardzili i odrzucali relacje z człowiekiem na rzecz relacji z Panem Bogiem. A to jest ta sama relacja.
Drugim takim aspektem jest egocentryzm. Egocentryzm, najprościej mówiąc, jest ukierunkowaniem na siebie. A teocentryzm, cel, do którego dążymy, mam nadzieję wszyscy, to ukierunkowanie na Boga. I to jest ciekawe, jak się czyta Księgę Rodzaju, początek historii człowieka, to my od początku byliśmy stworzeni jako ukierunkowani na Boga. Tak miało być od początku. To była nasza tożsamość, nasze centrum było w Bogu. Po grzechu ten wektor się odwrócił i staliśmy się ukierunkowani na siebie. Myślę, że nie będzie to żadnym odkryciem, żadną oczywistością, że zachodnia kultura, i nie mówię tutaj o kierunku na zachód od Polski, tylko kultura, w której żyjemy, jest bardzo mocno przesycona takim egocentryzmem, takim stawianiem człowieka w centrum. Jego zbyt eksponowania, przeglądania siebie w lustrze, mówię tutaj o jakiejś metaforze pewnej, o zajmowaniu się sobą, o skupieniu się na sobie. I naszym celem jest odwrócenie tego wektoru. Można następny slajd. Jak rozpoznać sobie egocentryzm? Myślę, że jest wiele powodów, wiele jakichś tam różnych punktów, które można sobie rozpoznać, ale wymienię kilka tylko. Jeżeli jesteśmy stale pod wpływem jakichś negatywnych uczuć, negatywne umieściłem tutaj celowo w cudzysłowie, bo nie ma złych emocji albo dobrych, wszystkie emocje są neutralne, dopiero to, co z nimi zrobimy, jakieś działania, czyny pod wpływem tych emocji można oceniać jakoś moralnie, ale gdy często przebywamy w jakiejś wściekłości, bezsilności wobec świata, wobec samego siebie, to może oznaczać, że kręcimy się w kółko, wokół siebie właśnie, że mamy to centrum swoje ja w sobie. Drugim takim punktem jest brak zgody na rzeczywistość. Takie, wiecie, ciągłe narzekanie, ciągła frustracja wewnętrzna, ciągła niezgoda na to, że tak, że tu mogło być inaczej, że ten dzień mógł, powinien się potoczyć inaczej. Nieumiejętność do przyjmowania życia i świata takiego, jaki jest. Trzeci punkt, życie w fantazjach. Życie, tworzenie w głowie jakiegoś takiego świata, który właśnie, de facto my jesteśmy bogami, bo my decydujemy, kto w tym świecie jest, kto tam zmienia. My decydujemy o regułach gry tego świata i decydujemy, co w nim jest. To jest świat, który my wykreowaliśmy, w którym my jesteśmy bogami przez małe b. Stała analiza, planowanie i zamartwianie się o przyszłość. Takie przemyśliwanie, ciągle rzeczy na nowo, troska. Myślę, że troski życiowe to jest też coś, co pokazuje, że cały czas kręcimy się wokół siebie, budujemy nasze bezpieczeństwo w sobie. Tyle, ile my załatwimy, ile my zaplanujemy, ile my ogarniemy, tyle się wydarzy. Jakby Bóg nie był w tej rzeczywistości, tylko my. I ciągle pragnienia posiadania więcej nowych rzeczy, coraz wspanialszych, materialnych. Ciągle takie znowu niezaspokojenie, szukanie w dobrach materialnych jakiegoś takiego spełnienia. Można z tym myśleć. Znowu wracamy do przykładu młodzieńca z Ewangelii. Jak Jezus do młodzieńca powiedział, cóż sobie powiedzieliśmy, wypełnię przekazania. Młodzieniec powiedział, wypełniam wszystkie i wymienię tam jakie. A Jezus powiedział, porzuć wszystko i chodź za mną. Często ta Ewangelia, i bardzo dobrze, że tak jest, jest omawiana w kontekście dóbr materialnych. Bo rzeczywiście to dotyczy posiadłości, jest mowa o tym, że to jest bogaty młodzieniec, ale bardzo ciekawie rozbija tę myśl Franz Jalicz, który opowiada o tym, że to też jest egocentryzm. Że Jezus zaprasza nas do porzucenia egocentryzmu. Można mówić. I to są te posiadłości, które musimy, albo jesteśmy zaproszeni, wybierzcie prawidłową odpowiedź, porzucić. Pierwsza to jest żądza posiadania, czyli rzeczywiście te dobra materialne. Nieuporządkowane przywiązanie do rzeczy materialnych. Pieniędzy, jakichś gadżetów, jakichś takich obsesyjnym zajmowaniu się tymi rzeczami. Uzależnienie od pieniędzy, nie wiem, zbyt często sprawdzamy przelewem w naszym koncie, pocieszamy się tymi pieniędzmi, w nich szukamy jakiejś radości i
i przez ich brak odczuwamy jakiś egzystencjalny, głęboki smutek. Ważne, żeby w tym aspekcie podkreślić, myślę, że oczywistą rzecz, że Jezus nie zachęca w tej Ewangelii, że wszyscy powinniśmy być biedni i nie mieć żadnego majątku, tylko mówi coś w rodzaju, tutaj sobie napisałem metafora ptaka na sznurku, mówi o pewnej wewnętrznej wolności do dóbr materialnych. Wiecie, na przykład trzymając się tej metafory z ptakiem. Wyobraźcie sobie ptaka, który jest przywiązany na cieniutkiej, bawełnianej niteczce do ziemi. I powiedzmy, że to jest jakaś taka średnia krajowa, jeśli chodzi o wynagrodzenie. I ten ptak jest przywiązany do ziemi. Wyobraźcie sobie teraz ptaka, który jest przywiązany grubym sznurem do ziemi. I to jest powiedzmy 10 razy średnia krajowa. Który ptak poleci? No żaden z nich. Bo oba ptaki są przywiązane do pieniędzy. Można być bardzo przywiązane są do ziemi, a to ma być metafora, która odnosi się do przywiązania do pieniędzy. Można być bardzo bogatym i mieć wolność wewnętrzną i służyć tymi pieniędzmi i nie mieć żądzy posiadania, a można być niezbyt bogatym i mieć nieuporządkowane pieniądze, przywiązanie do pieniędzy. Żądza władzy nie chodzi tylko oczywiście o bycie politykiem, traktowanie ludzi przedmiotowo i rozstawianie ludzi po traktowanie ich jak pionków na szachownicy, choć oczywiście też o takim modelu sprawowania władzy z jakimś takim pogardliwym podejściem do ludzi, ale chodzi też o chęć narzucenia innym swoich poglądów, stylu życia i znowu właśnie to świadczy o pewnym postawieniu siebie w centrum. Inni mają myśleć tak jak ja, inni muszą nabrać takich przekonań, takiego stylu jak ja. Wchodzę w drugiego człowieka i chcę nim rządzić. I rządza chwały, myślę, że popularna w dzisiejszych czasach bardzo, czyli szukanie uznania, prestiżu, potwierdzenia swojej wartości u innych, na zewnątrz. Czyli to wszystko, co być może robimy. Sięgamy nawet w prostym mechanizmie po telefon, żeby sprawdzić, czy ktoś polubił nasze zdjęcie. Czym to jest? To jest niczym innym jak to, żeby sprawdzić, czy ktoś nas dał nam jakiś wyraz tam sympatii, czy sprawdzić w moim przypadku film, czy mi się dobrze wyświetlił, czy to jest moje potwierdzenie wartości, czy jestem wystarczająco doceniany i lubiany. To jest szukanie swojego poczucia wartości na zewnątrz, a nie w Bogu. Jak zmieniać egocentryzm, teocentryzm? To, co tutaj jest napisane, oczywiście może być jakoś takimi prostymi, niezbyt ciekawymi radami, niezbyt takimi, może zbyt oczywistymi radami. Jak wiecie, ktoś ma depresję, mu powiedzieć i co, i pobiegaj. Ale mam nadzieję, że traktujecie to, że to jest pewnego rodzaju cel, taki punkt docelowy, do którego dążymy. I zawsze, gdy mamy problem z posiadaniem, z jakimś przywiązaniem do pieniędzy, to warto robić takie malutkie kroki z rozlewaniem ich, z wspieraniem na przykład jakichś organizacji charytatywnych, w pomaganiu innym ludziom, w rozdawaniu po prostu, ustawieniu sobie, nie wiem, stałego przelewu na kogoś, kto potrzebuje jakiegoś wsparcia. Jeżeli ma się problemy z władzą, z panowaniem nad ludźmi, to chodzi o to, że lekiem jest służba tym ludziom. Czyli w drobnych sprawach, zamiast nimi rządzić, traktować swoje może zwierzchnictwo w pracy, może zwierzchnictwo w szkole, bycie nauczycielem, ucznia traktować może bardziej jako kogoś, komu służymy dobrem, a nie narzucamy w jakiś sposób dobrem. Jeżeli mamy problem z chwałą, czyli z tym, wiecie, że mnie mają kochać, nie mają wyświetlać, nie mają lajkować, to warto jest rozejrzeć się na konkurencję i po prostu ją doceniać. Nawet publicznie. To jest bardzo trudne dla osoby, która ma problem z chwałą, z jakimś takim gromadzeniem wyświetleń wyłącznie dla siebie, jakiegoś uznania, żeby innych doceniać za ich pracę i robić to jeszcze publicznie. Można wstępnie sobie. Piękne jest to, i to jest dowód na to, że miłość do drugiego człowieka jest połączona z miłością do Pana Boga, że to jest ta sama miłość, tak jak powiedziałem. Piękne jest to, że gdy zaczniemy obdarowywać człowieka, to samo zaczynamy robić w stosunku do Boga. Stajemy się jakby z automatu.
my mamy takie wewnętrzne przekonanie bycia oddanym dla Boga. Jeżeli zaczynamy służyć innym, to zaczynamy de facto służyć Bogu. A jeżeli zaczynamy uznawać innych, to jest to to samo, co wielbienie Boga, co adorowanie. Tak to działa naprawdę w praktyce. Można z tym myśleć. Na drodze oczyszczenia, i to już będzie chyba już końcówka tego wystąpienia, chociaż jeszcze może z 10 minut. Co jeszcze robić? Wydaje mi się, że to jest dobry moment na intensywne rozważanie, myślenie o Bogu. Ja w tym etapie bardzo dużo czytałem książek na temat wspierające przeróżny rozwój duchowy. Bardzo dobre i wspierające książki dla mnie to było Światło Chrystusa, wydawnictwo W Drodze, która w bardzo taki przystępny sposób opowiada o wszystkich prawdach katolickich, w które wierzymy. To jest wydawnictwo ojców dominikanów. I rzeczywiście tam jest wprost napisane, w co my wierzymy i dlaczego to wierzymy. Jest to takie spójne i logiczne. Oraz medytacja nad Słowem, analiza tekstów biblijnych, metody lekcja divina. Moim takim ulubionym, moim komentarzem były rozważania w cztery części Ewangelii Stephena Foxiego. No i oczywiście regularna modlitwa, spowiedź i Eucharystia. To jest rzecz taka zupełnie bazowa, która występuje na każdym z etapów oczywiście życia duchowego. I teraz już w ostatnich trzech chyba slajdach podsumuję to moje wystąpienie. I zwróćcie uwagę, że rzeczywiście bardzo mocno skupiłem się na tym oczyszczeniu z powodów, które już wymieniłem, ale bardzo będę chciał Wam nakreślić po szerszą perspektywę. Dlatego, że wydaje mi się, tak jak ja obracam się w kościele, spotykam mnóstwo ludzi, jestem bywał na katechezach, rozmawiam z masami księżmi i z ludźmi przede wszystkim, to mam takie doświadczenie, że większość naszego czasu ewangelizacji, opowiadania o Panu Bogu zatrzymuje się na tym etapie. I myślę, że to jest też normalne, bo to nie chodzi wcale o to, mam nadzieję, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że ktoś, kto jest na drodze oczyszczenia, jest gorszy od tego, co jest na drodze oświecenia, a ten, kto jest na drodze oświecenia, jest gorszy od tego, który jest na drodze zjednoczenia. Nie. Myślę, że warto pokazywać jednak dalszą perspektywę, dlatego żeby Kościół sięgnął do takiego swojego, pokazał, że on ma niesamowitą głębię, niesamowity depozyt, żeby zauroczyć świat, że życie z Bogiem jest czymś więcej niż pracą nad grzechem ciężkim, niż spowiadaniem się, niż chodzeniem do kościoła, niż modlitwą, niż odmawianiem różańca. Wszystko piękne i dobre, niezbędne rzeczy. Tylko wydaje mi się, że zwróćcie uwagę na przykład, że bardzo dużo ludzi sięga po przeróżne duchowości wschodu, buddyzm, inne metody, nawet ezoterykę, właśnie dlatego, że szukają czegoś więcej, szukają jakiejś głębi, jakiegoś doświadczenia Boga. A my często zatrzymujemy się na tym poziomie. Marcin Gajda kiedyś opowiedział coś takiego, to jest diakon kościoła katolickiego i też terapeuta, że kościół dla niego, nie tylko polski, ale w ogóle taki europejski, aktualnie przypomina trochę takie super nowoczesne, genialne, najlepsze na świecie samoloty, które zbudowaliśmy, bo Kościół, jego historia, jego tradycja jest czymś niepowtarzalnym w porównaniu żadnej denominacji katolickiej, chrześcijańskiej, do jakiegokolwiek punktu odniesienia w moim przekonaniu. I my zbudowaliśmy, mamy te super nowoczesne samoloty z super skutecznym, efektywnym paliwem i naładowaliśmy tego paliwa. Mamy go i coś, co robimy przez nasze większość życia duchowego, to bardzo szybko jeździmy po lotnisku samolotami. I trochę ta metafora do mnie, przynajmniej do mnie, przemawia. Samoloty nie są stworzone do tego, żeby jeździć po lotnisku. Bo co jest dalej? Może następny slajd. Następnym etapem jest oświecenie. Chociaż chcę podkreślić, że zarówno praca nad egocentryzmem, dlatego powiedziałem, że to, co mówię, jest dosyć uproszczone, ale praca nad egocentryzmem, czy praca nad
no o czym to mówiłem, aha, tą relacją miłości w swoim życiu, występuje tak samo w etapie oświecenia. Tutaj też się może zdarzyć grzech ciężki i tak dalej. Natomiast czym charakteryzuje się etap oświecenia? Co się zmienia w życiu duchowym? Co jest dalej po tym jeżdżeniu samolotem po lotnisku? Wówczas mamy w pewnym sobie już wrażliwość. Zdarza się, wiem, że to może być szokujące dla wielu z nas, nie wiem, dla mnie przynajmniej kiedyś, jak się o tym dowiedziałem, było, że można żyć w życiu bez grzechu ciężkiego. Ja przynajmniej miałem takie głębokie kiedyś przekonanie, że ja myślałem, że człowiek po prostu do końca życia będzie ciężko grzeszył. Naprawdę można żyć w życiu bez grzechu ciężkiego. I w oświeceniu, w tym etapie, następuje subtelny zwrot od dobrego ku lepszemu. Wówczas może jeszcze wrócę do tego, można jeszcze slajd wcześniej? Jednak. Bo ważnym etapem, myślę, że wielu z nas miało takie doświadczenie, na etapie oczyszczenia, jest takie poznanie miłości Pana Jezusa. Takie odkrycie, że Bóg jest, że Bóg mnie kocha i to się często na różne, towarzyszą temu bardzo duże emocje. To jest taki moment pierwszego zauroczenia Panem Bogiem. Często młodzieńczy, ale niekoniecznie. Czasami bywa na jakimś późniejszym etapie życia. I to jest moment, w którym odkrywamy, że Bóg jest. I niejako widzimy Go, że On jest trochę na zewnątrz nas. Że On jest, że my jesteśmy i jest też Bóg. I tworzy się taka relacja. Zaczynamy mówić o relacji między Bogiem. Jestem ja i Ty, Bóg. Wchodzimy w relację Ty, ja. Wówczas charakterystyczne dla tego pierwszego etapu jest, jaka jest modlitwa na etapie oczyszczenia, czyli tego pierwszego. Napisałem tutaj zwykle wypadków chronologicznie. Jako dzieci często modlimy się formułami, czyli po prostu odmawiamy pacierze. Potem zdarzają się nam słowa własne, opowiadamy Panu Bogu o naszych przeżyciach i tak dalej. Potem pojawia się modlitwa myślna, medytacja na przykład chrześcijańska, metoda na przykład ignacjańska z wyobrażaniem sobie tego, że jesteśmy w scenach biblijnych. Takie doświadczanie, osadzanie Słowa Bożego w nas, to co powiedziałem, ta nauka Kościoła, lekcja divina. I to wszystko, zwróćcie uwagę, jest takim działaniem mocno na zasobach człowieka. To wszystko, o czym dzisiaj opowiadałem. Tutaj cała nasza wszystko, co się dzieje w naszym życiu duchowym, opieramy na własnych siłach, na jakichś właśnie zasobach. Dominuje myślenie, rozważanie i aktywność woli. Dużo działamy, dużo pragniemy, wybieramy Boga, chcemy dla Niego żyć i tak dalej. To jest piękne i jak najbardziej wspaniałe. Ale to jest początkowy etap, to jest jeżdżenie po lotnisku. I żeby opowiedzieć trochę dalej, teraz można następny slajd, to właśnie. W kolejnym etapie następuje często taki kryzysowy moment. Wiele osób w ogóle to rozpoznaje jako kryzys wiary, bo rozpoznaje coś takiego, że słowo, dotychczasowa modlitwa przestała nas karmić. Już nas jakoś tam nudzi. To słowo już czytamy, to Pismo Święte 1000 razy, po co w ogóle je czytać. Na mszy to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I mamy takie poczucie, że to przestaje w jakiś sposób odpowiadać, że to była jakaś domena może dzieciństwa, może młodości, a teraz już idziemy w ogóle swoją własną drogą. Natomiast wówczas następuje taki subtelny zwrot od wybierania w naszym życiu lepszych rzeczy niż dobre. Zaczynamy rozeznawać, bo rozeznawanie nie polega na wybieraniu między złym a dobrem. To nie ma co rozeznawać, wybieramy dobre. To nie jest rozeznawanie. Rozeznawanie polega na wybieraniu między dobrym a lepszym. I jest wtedy takie subtelne, bardzo indywidualne odkrycie, że Bóg nie tylko jest na zewnątrz, ale jest we mnie. Tak jak powiedział Chrystus, Królestwo Boże jest w was. I wówczas taka dominująca praca umysłu, tej aktywności woli, tych słów, tych rozważań, tych myśli, myślenia, modlitwy dyskursywnej zostaje uzupełniona przez wrażliwość przeżywania wewnętrznego. I w ten sposób zmienia się też właśnie modlitwa. Następuje często coś, co jest nazywane w Kościele, ma swoją długą tradycję od i karmelitańską, i świętego Jana od Krzyża,
czyli kontemplacja. Kontemplacja to może być przejaw modlitwy, już stricte kontemplacyjnej, modlitwy w ciszy, modlitwy Jezusowej i jeszcze innych rodzajów modlitwy i tradycji Kościoła, ale także kontemplacja jest trochę jak woda. Kontemplacja nie jest jednym z rodzajów modlitw, tylko ona jest jak woda w każdej modlitwie. Można kontemplować Boga, modląc się na różańcu, można kontemplować Boga, odmawiając Ojcze Nasz, można kontemplować Boga w innych przejawach duchowości i praktyki. Tylko właśnie po etapie oświecenia pojawia się to, że dajemy większą przestrzeń dla Pana Boga, jeśli dobrze to, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. To znaczy nasza aktywność trochę się zmniejsza, a bardziej oddajemy inicjatywę Panu Bogu. To jest też dobry moment na odkrywanie pewnych kulis swojego działania. Zmiana charakteru, przepracowanie przeróżnych rzeczy, bardzo pomocna, ale niekonieczna jest na tym etapie terapia, żeby odkryć swoje pewne mechanizmy obronne, właśnie zrozumieć, dlaczego wybuchamy złością bez powodu, dlaczego zazdrościmy, dlaczego krytykujemy innych, w sensie mówię o jakimś krytykowaniu połączonym z poniżaniem i odkrywamy przeróżne, dziwne, ale piękne rzeczy w nas. Na przykład to, że zaczynamy odczuwać miłość, nawet nie odczuwać, doświadczać miłość do nieprzyjaciół. Coś, co 10 lat temu było dla nas abstrakcją, żeby kochać tego konkretnego człowieka, wybierzcie sobie, nie wiem, polityka przeciwnej opcji, czy sąsiada, czy kogo tam macie z nim jakieś trudne relacje. A dzisiaj odczuwamy pewną, niepewną miłość do tego człowieka. I to jest to, do czego nas Chrystus zachęca. I wchodzimy z Bogiem w relację bardziej takiej, Marcin Gajdana, on mówi o tym jedni, czyli to, co jest w Piśmie Świętym, ty we mnie, a ja w nim. To, co mówi święty Paweł. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I następny slajd, to już jest zupełna abstrakcja dla mnie. Ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. To jest, naprawdę cytuję jakieś rzeczy, które rzeczywiście w Kościele przeczytałem, które mnie fascynują i ja uważam, że dlatego warto je opowiadać i o nich mówić, bo to jest coś, co mnie pociąga właśnie w stronę Kościoła, w stronę jego tradycji, w stronę chrześcijaństwa, bo opowiada mu taką perspektywę, że to na mnie czeka. Jest to najbardziej radykalny zwrot i największy do tego momentu, bo kończymy starania o to wszystko, o czym cały czas mówiłem, czyli o zmienianie siebie, o uzdrawianie swoich kompleksów, o przezwyciężanie grzesznych postaw. Tutaj Bóg przejmuje inicjatywę. Tutaj jesteśmy zupełnie bierni. To jest czysta łaska, w którym Bóg po prostu jest na pierwszym miejscu w takim znaczeniu, że ja nie wiem, jak wam to powiedzieć. Po prostu jego aktywność jest w 100%, a my jesteśmy bierni. Człowiek w momencie zjednoczenia zdaje się tylko na Boga, a modlitwa zupełnie się już zmienia w kontemplację, czyli kierujemy swoją uwagę wyłącznie na Boga. Stajemy się bierni, On działa. Tutaj relacja między mną a Bogiem jest jakby skupiona tylko wyłącznie na zasobach Boga. Moją jedyną aktywnością jest utrzymanie się w bierności w stosunku do Niego. Obserwowania Go, bycie, jak to święta Teresa z Lizji powiedziała, naczyniem na Boga. Żeby Bóg był, żebyśmy my robili z Ciebie naczynia, które ma wypełnić Bóg. I wówczas występuje coś takiego, jak że człowiek doświadcza pełnej jedności ze stworzeniem. Czytałem to na wielu mistykach Kościoła na różnym poziomie, ale nie mam pojęcia, co to znaczy, chociaż mnie to fascynuje. No i ta relacja ty-ja zmienia się całkowicie w relację ty we mnie, a ja w tobie. Już kończę następny slajd. I to jest to, do czego zmierza nasze życie, do pełnego zjednoczenia z Bogiem. To jest cel życia chrześcijańskiego, życia człowieka. Wszystko to, co tutaj jest opisane, może wydawać się skandaliczne, że jak to człowiek ma stać się Bogiem, ale to jest napisane w katechizmie Kościoła katolickiego, oficjalnej nauce Kościoła w punkcie 460. Człowiek staje się Bogiem przez uczestnictwo w Bogu. To jest nasz cel. Ta formuła brzmi, Bóg stał się człowiekiem, albo człowiek stał się Bogiem. Święty Ireneusz w tym punkcie katechizmu Kościoła katolickiego
mówi, żeby człowiek stał się Synem Bożym. I święty Tomasz z Akwinu mówi, że jednorodzony Syn Boży przyjął naszą naturę, aby uczynić ludzi bogami. Nie wiem, jak wam to rozumuje, co wam to robi. Mnie to fascynuje i dla mnie to jest, i nie musicie się ze mną zgadzać, albo nie wiem w ogóle, zresztą, jakie macie racje, jestem ciekawy. Natomiast to jest co, o czym opowiada Kościół. Nie ja to wymyśliłem. I może ostatni slajd, gdzie jest chyba tylko samolot, który leci, dlatego, żeby zachęcić nas wszystkich do wyruszenia w tą podróż, do ruszenia z ziemi i latania. Samoloty są stworzone do latania. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze jakby zechciał pan zostać. Mamy taką tradycję podczas konferencji Biera Rozum Piękno, że jeszcze przed zadaniem pytań ofiarujemy naszemu drogiemu prelegentowi figurę świętego. I ja miałem dosyć duży problem, jaką figurę z naszej kolekcji możemy przeznaczyć dzisiaj, przekazać panu Tomaszowi, ale teraz właśnie zjednoczenie z Bogiem to jest sygnał z góry. Tu jest święty ojciec Pio i on takie zjednoczenie z Panem osiągnął. Pozwoli pan, że przekaże. Dziękuję. I jest się słabe pudełeczko do tego. Dziękuję. Nie przypominam. Niech ten święty przypomina również tam na kanale to nasze spotkanie i wszystkie wartości, które on niesie za sobą. Teraz proszę państwa, dziękując za ten wykład, bardzo piękny, będę chodził sobie z mikrofonem i jeśli ktoś ma ochotę zadać pytanie, to bardzo proszę. Ufam, że pytania będą, tak? Ale nie. Wcześniej wrócę do domu. Chyba, że się państwo boją. To już podążam, tak? Ja się chciałem zapytać, mówił pan o egocentryzmie i o tym, że jednak Jezus też mówił, że nie powinniśmy być totalnie wierni. I czy według pana jest jakiś złoty środek? Jeśli tak, to gdzie? Myślę, że odpowiedzią jest to, co prawdopodobnie źle wyartykułowałem, bo ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony do przeprowadzenia tej konferencji, strasznie się stresuję, zdecydowanie wolę bardziej włączyć sobie kamerę w swoim pokoju i później usunąć wszystkie błędy i wyjdę wtedy na bardzo mądrego. Natomiast dlatego mam problem z konstruowaniem myśli. Myślę, że to co jest w naszym sumienie, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, nauka o sumieniu i to, co katolicki Kościoła katolickiego mówi o sumieniu, praca nad nim i w nim sprawdzenie to, czy mam wewnętrzną wolność do rzeczy materialnych. To jest dla mnie ten złoty środek. To, co starałem się powiedzieć, że może podam na swoim przykładzie. Ja kiedyś nie zarabiałem, bardzo mało zarabiałem, w sensie po studiach zarabiałem jakieś, jako prawnik początkujący, jakieś 1000 zł miesięcznie, za to musiałem się utrzymywać. A teraz mam dużo więcej pieniędzy i zauważyłem, że po prostu ja mam jakąś taki niepokój związany z tymi pieniędzmi. Pojawił mi się na pewnym etapie życia, to znaczy takie ciągłe zamartwianie się, że one mi kiedyś znikną, że ktoś mi je zabierze, że po prostu ciągłe sprawdzenie numeru konta, ciągłe sprawdzenie przelewów, radość, gdy dostałem jakiś przelew, a smutek, gdy pojawił się jakiś nagły, duży wydatek. To są takie różne symptomy, które pokazują, że ja nie mam wolności w stosunku do tych pieniędzy. Zupełnie nie umiałem na przykład obdarowywać tymi pieniędzmi swoimi zarobionymi innych ludzi, potrzebujących, mimo że miałem dużo i spokojnie mi wystarczyło na to, żeby poświęcać więcej niż dziesięcinę na najbardziej potrzebujących. No i
Chodzi po prostu o to, że kwota na twoim koncie, że tak powiem wprost, nie jest ważna. To znaczy można mieć, tak jak starają się powiedzieć, 1000 złotych i być zniewolony tymi pieniędzmi, ciągle się martwi, że ma się za mało albo za dużo, a można mieć 50 000 złotych i być wolnym. I być po prostu, służyć tymi pieniędzmi. Nie mieć takiego właśnie przywiązania, jak ja tutaj przed chwilą opowiadałem. Czyli takiego obsesyjnego szukania w tych pieniądzach jakiegoś spełnienia, jakiegoś sensu, jakiegoś... No właśnie, w środku ciężkości na tym dobru materialnym, a nie na Boga. Po kolei, panowie. Ja chciałem zapytać, ponieważ zostało tutaj powiedziane, iż samo w sobie uczucie nie stanowi grzechu. Jak zatem możemy określić nienawiść? Czy jeśli istnieje ona w nas jako po prostu pewna praktyczna niechęć, jako swego rodzaju sprzeciw, czy jest ona dopuszczalna, czy również powinniśmy ją zwalczać? Sam stan nienawiści odczuwany w nas, bo nienawiść nigdy nie odnosi się do abstrakcji. To znaczy zawsze nienawidzimy coś albo kogoś, albo siebie, albo świat, albo daną sytuację i tak dalej. I nienawiść, wydaje mi się, warto byłoby to spytać jakiegoś terapeuty, może jest na sali, niech się wypowie. Wydaje mi się, że jest jakimś takim skrajnym etapem, jakby kolejnym etapem złości. To znaczy pójściem, złość sama w sobie nie jest niczym złym. Złość, dobrze się złościć, w sensie, że to nie jest nic złego czuć złość. Gniew tak samo, no, myślę, że to są oczywiste rzeczy. Chociaż z tym gniewem jest straszny nieporządek, bo jest grzech główny gniew, ale gniewa się ojciec, który odczuwa, gniew, jeżeli ojciec, na przykład jego dzieci są krzywdzone w jakiś sposób albo są głodne i ojciec nie odczuwa gniewu, to jest coś nie tak chyba z tego powodu. Więc sam gniew może doprowadzić nawet do czegoś dobrego. Ten ojciec może pójść za tym gniewem i zrobić coś dobrego, zarobić na te dzieci, zawalczyć o ich byt i tak dalej. A wydaje mi się, że nienawiść jest już takim przepracowaną, nie wiem jak powiedzieć, tak postępującą trochę złością, że coś już z tą złością, coś już tutaj zdecydowaliśmy i jakoś poszliśmy z jakimś kierunkiem. To znaczy, na przykład odczuwaliśmy złość na to, że mój sąsiad mnie, nie wiem, okradł. I zamiast tą sytuację, mówiąc, wzorcowo byłoby tą złość adekwatną zupełnie przeżyć i zmierzyć się z nią i odpowiedzieć jakoś sąsiadowi, zareagować, nie wiem, zgłosić na policję, cokolwiek i przeżyć ją w sobie, wówczas wydaje mi się, że to jest jakieś takie uporządkowane, a pielęgnowanie w sobie tej złości może przekształcić się w nienawiść, która, no nie wiem, ja to tak przynajmniej tak to interpretuję, ale ja nie czuję się tutaj ekspertem. Nie wiem, czy to jest prawidłowa odpowiedź. To kolejna. Ja chciałbym się tutaj dopytać o stwierdzenie zacytowane z katechizmu Kościoła katolickiego o tym, iż nie ma ludzi niewierzących. Na pewno należy zgodzić się z tym, iż miłość Boga jest absolutnie nieograniczona i każdy człowiek jest obdarzony łaską wiary, aczkolwiek ta łaska może pozostać zupełnie bez odpowiedzi, bez naszej reakcji. Zatem czy można w ogóle powiedzieć, że każdy człowiek jest wierzący, a zwłaszcza obecnie jest mnóstwo ludzi, którzy albo nie wierzą w kreację Boga, jak w kreację Boga chrześcijańskiego, albo w ogóle podważają istnienie jakiegoś bytu przyrodzonego, istnienie metafizyki? Zgadzam się z panem w 100%, to co powiedziałem, bo mogłem się tutaj źle wyrazić, że to, że nie ma ludzi niewierzących, to jest moja teza i zaznaczyłem, że ona jest kontrowersyjna i trochę taka publicystyczna, bo zgodnie z jakąś logiką i z jakimiś zasadami, no z zasadami logiki, lepiej byłoby powiedzieć, że nie ma ludzi nieobdarzonych łaską wiary. To byłoby wtedy prawda. I rzeczywiście
No, tylko że na przykład osoba, która teraz można było pójść logicznie jeszcze bardziej w tym tak rozumowanie, jeżeli osoba mówi, że jest niewierząca, to też trochę mija się z prawdą. Bo może rzeczywiście nie wierzyć w pewne prawdy, ale z punktu widzenia tego, co wierzy Kościół, lepiej byłoby, jakby powiedziała, nie odpowiedziałam albo nie odpowiedziałem na łaskę wiary, którą mam. Więc zdaję sobie sprawę, w katechizmie Kościoła katolickiego nie ma zdania, że wszyscy ludzie są wierzący. To jest moja taka, tak jak powiedziałem, trochę publicystyczna teza. A teraz mam nadzieję, że już wszystko wyjaśniliśmy i oczywiście ma Pan rację. Ja chciałbym wrócić do tego pytania, które postawiliśmy na początku. Czy można Boga poznać przez internet? Właściwie Pan odpowiedział nie i właśnie będę Pan już pojechać do domu. Ale na pewno spotyka się Pan z jakąś odpowiedzią ludzi, którzy Pana słuchają, oglądają w internecie, a nie słuchają na przykład swojego proboszcza czy wikarego w kościele parafialnym. Czyli ich ewangelizacja odbywa się właśnie w tej przestrzeni wirtualnej. Czy spotyka się Pan z takimi pozytywnymi świadectwami, że ludzie dzięki na przykład Pana przekazowi, czy jakiejś ewangelizacji, którą Pan podejmuje, właśnie odkrywają piękno wiary, wracają do Boga? Tak, zdarzają mi się takie komentarze. Szczególnie szczerze mówiąc, jak bo ludzie nie mają takiej tendencji, żeby pisać dobre rzeczy w internecie. Szczególnie czasami ja mam taką słabość, bo jak już pojadę w któreś miejsce, nie wiem, pojechałem na przykład gdzieś do Kłodzka, sfilmować skutki powodzi, żeby poprosić ludzi o pomoc dla powodzian, pojechałem do jakichś chłopców, facetów właściwie już, którzy są niepełnosprawni i prowadzą jakąś ewangelizację i byłem tam w takich kilku miejscach. I te filmy mi się tak nie wyświetlają, to często mam jakąś taką frustrację na to, że... I taką, to jest takie, z jednej strony wiem, że nie wiem, jak to powiedzieć, no, odczuwam to, ale wiem, że powinienem po prostu robić swoje i pokładać wszelką wiarę i nadzieję w owocach Pana Boga. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy mi się zdarza tak ponarzekać trochę na tą rzeczywistość i wówczas często mam taki wysyp właśnie wiadomości, że na przykład osoba poszła na 12 kroków, czyli taką terapię grupową w nurcie chrześcijańskim i pracuje nad swoim charakterem. Dzisiaj dostałem taką, mimo że nie narzekałem, dostałem taką wiadomość od jakiejś lekarki, że już nie pamiętam, co tam chodziło, że poznał jakieś inicjatywy dzięki mnie. Ma taki piękny komentarz i kilka mi takich, że ludzie zaczęli chodzić do spowiedzi po 10-15 latach na przykład, więc to jest taki, tak naprawdę mógłbym zamknąć kanał po takim komentarzu, bo właściwie jeżeli jedna dusza zwróciła się do Boga, to ten kanał już miał sens tak naprawdę. I dużo mi się takich rzeczy pojawia. Jedno z takich najpiękniejszych świadectw, jakie usłyszałem, to, bo ja w ogóle nie wiem, czy Państwo wiedzą, powiedziałem trochę o tym na początku, jeżdżę po Polsce od 3 lat w różne miejsca i opowiadam swoje świadectwo, które w dużej mierze dotyczy uzależnienia od pornografii i grzechu nieczystości. I ja je mówię głównie z tego powodu, aby ludzie właśnie w jakiś sposób się otwierali na to, żeby to powiedzieć komuś. Bo moje doświadczenie jest takie, że ja przez 28 lat ukrywałem to, prowadziłem takie podwójne życie, bo się wstydziłem, bo uważałem, że będąc w kościele, no to jest w ogóle coś najgorszego, co mógłbym zrobić. I to było jeszcze przed założeniem kanału, ale w każdym razie miałem taki bardzo długi epizod walki z nieczystością. I to się mi bardzo często zdarza, że właśnie na świadectwach ludzie podchodzą i opowiadają, że się otworzyli na przykład przed kimś. Mam taką jedną historię, którą często opowiadam, że pan, jeden chłopak taki w moim wieku powiedział, że on, no że ja w wielkim skrócie często słyszę taki tekst, że ja opowiedziałem historię jego życia i że dokładnie wszystko tak ma, wszystko tak miał i to się wszystko zgadza. I powiedział mi jako pierwszemu, bo w wieku 30 lat powiedział mi to całą swoją historię. I
I kilka dni później powiedział swojemu tacie, jako jakiejś najbliższej osobie w rodzinie. I okazało się, że ten tata przyznał się sam, że on też jest w tym, tylko od 60 lat, czy tam 50. I też nikt o niczym nie wie. Jego mama, jego żona o niczym nie wie i ukrywa jakby tą cały czas tożsamość. I obaj postanowili jakoś właśnie pójść na terapię, zawalczyć o tą czystość. Nie? I to jest też taki owoc, właściwie jeden tego z tego mojego świadectwa. Nie wiem oczywiście, jak się ta historia potoczyła, ale sam motyw takiego otwarcia i właśnie przyznania się między ojcem a synem do tego i pracy nad tym, deklaracji, przynajmniej pracy jest dla mnie, że też już było warto. Nie? Także to zdarza się. No. Pozwolił pan, że jeszcze dwa pytania. Ja mam pytanie, może trudne, może nie trudne dla pana, panie Tomku. A jeżeli powiem, nie wiem. Jak poderwać te samoloty? Pan nam tu pokazał etap rozwoju duchowego, oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. No i co zrobić z tym, żebyśmy nie utknęli, my jako indywidualnie, ale też nasze parafie, wspólnoty na tym etapie oczyszczenia, a właśnie jeżeli wyżej, czy to jest kwestia znajomości, wiedzy, że są te inne właśnie etapy. Czy więcej takich tomków potrzebujemy, czy więcej takich spotkań? Co zrobić, żeby te samoloty właśnie się oderwały? No dobre pytanie. Rzeczywiście nie wiem, odpowiedział nie wiem. Ale to pani to powiedziała, że myślę, że dobrze, żeby po prostu sięgnąć do tej tradycji Kościoła, która naprawdę podział na te trzy etapy życia duchowego, to jest najstarszy systematyzowany podział etapów życia duchowego w Kościele. I naprawdę są instrukcje, jest święty Jan od Krzyża, jest Teresa Wielka, jest wspomniany przeze mnie Francjalic, jest Tomasz Święty z Akwinu, którzy opisują dosłownie poszczególne etapy tej drogi. Bardzo polecam książkę na przykład Francjalicza Kontemplacja. Jest taki na przykład ważny moment między oczyszczeniem a oświeceniem. Myślę, że bardzo to jest kluczowy moment i myślę, że dużo z nas jest w czymś takim, takiego właśnie coś, co dzisiaj trochę powiedziałem, takiego znużenia modlitwą, że to już jest jakieś takie nudne, wtórne, nudne nie na zasadzie jakichś takich odczuć subiektywnych, ale już bardziej takich duchowych, czujemy pewną posuchę i jak każdy kryzys, czy to małżeński, czy to osobisty, czy jakikolwiek, może być końcem, ale jest zwykle szansą. Zwykle dobrze przepracowany kryzys jest zawsze czymś, co posuwa nas do przodu względem tego, co było. I naprawianie czegoś w tym momencie, a nie załamanie rąk i zerwanie i rozstanie i zakończenie przygody z Panem Bogiem jest, wydaje mi się, czymś ważnym. I po prostu szukanie odpowiedzi. Problem wtedy, wydaje mi się, polega na tym, że jest bardzo dużo treści. I ja uważam, że w ogóle my cierpimy na nadmiar treści, że w internecie jest po prostu mnóstwo kanałów, mnóstwo nawet właśnie tych chrześcijańskich, przeróżnych dróg i odpowiedzi, a nie sięgamy do tych właśnie starych, spraconych, tradycyjnych źródeł, gdzie naprawdę jest taka książka, dzisiaj bardzo często reklamuję, Franca Jalicza, Cztery etapy życia duchowego, na której dzisiaj dużo bazowałem, która jest jak instrukcja pralki wręcz. Ona jest po prostu napisana, na początku jest tak i tak, później jest tak i tak, a później jest tak i tak. Żeby przejść od tego etapu, trzeba pójść tam. I charakterystyczne dla tej książki jest to, że właśnie czasami czytamy i to jest, dobra, to wiem, to już mam ze sobą. Nagle czytamy, tego nie wiem, czyli jestem mniej więcej w ogóle w tym momencie. I to jest też, myślę, że problem, taka inflacja treści w internecie i brak takiego. No i myślę, że to jest jeszcze ważne, że nie skupiamy się na istocie, nie? Bo w katechizmie Kościoła katolickiego stoi jakby, że celem życia chrześcijańskiego jest zjednoczenie z Bogiem. Czyli wszystko, co powinienem robić w swoim życiu, to jest obrać sobie ten cel i środki wybrać takie, żeby osiągnąć ten cel. Teraz pytanie, co mi temu sprzyja, a co nie sprzyja? I problem polega na tym, że wydaje mi się, że ten cel mamy trochę zmieniony, że trochę uczyniliśmy może z wiary taki system wartości, tylko że to są jakieś zasady moralne i tyle, że chodzi. Ja na przykład przez większość swojego życia żyłem w ten sposób, że
byłem przekonany, że bycie katolikiem polega na niepopełnianiu grzechów. I właściwie tak jak bycie w sumie kierowcą. Że ja może być kierowcą, to po prostu chodzi o to, żebym będę super kierowcą, jak nie popełnia żadnego wykroczenia, żadnego błędu i tak dalej. A życie, a bycie kierowcą w tej niedoskonałej metaforze polega na jeżdżeniu, przemieszczaniu się, pokonaniu, nie wiem, spotykaniu się dzięki, z ludźmi dzięki temu. Tak samo życie chrześcijańskie nie polega wyłącznie na niepopełnianiu grzechów. Oczywiście to jest ważne i to prowadzi nas, to nam pomaga, system wartości, prawo nas wspiera i daje nam dobre wskazówki, ramy życia, ale to nie jest tyle, to nie jest koniec, jest też więcej. Tak bym powiedział. I ostatnie pytanie. Ja mam takie pytanie. Mówił Pan o problemie ekocentryzmu i każdego z nas, a czy nie ma Pan takiego wrażenia, że trochę teraz jesteśmy w takim etapie homocentryzmu Kościoła? To znaczy, że skupiamy się bardzo na człowieku, to zawsze oczywiście prowadzi też do Boga, skupienie się na człowieku, bo Pan mówił o tej jedności, ale takiego właśnie nierobienia dyskomfortu ludziom, że mamy mieć pełen komfort będąc w Kościele, że każdy z nas ma mieć zaspokojone swoje potrzeby. I druga rzecz, czy to nie jest też związane z tym, że my sami robimy sobie na własne potrzeby obraz jakiegoś kościoła. Pan dużo mówi też o tradycji, ale też o znajomości katechizmu, tak? Że jako ludzie dorośli często mamy swoje wyobrażenie kościoła, nie znamy katechizmu Kościoła katolickiego, Pan się często odwoływał. Czy to jest potrzebne nam w Kościele teraz, żebyśmy poznawali, dochodzili do Boga tą miłością, która jest zawsze na woli rozumu, tak? Nie uczuciem, bo my często uważamy, że to uczucia są ważne, tu chodzi o taki głęboki akt woli rozumu. To jest właśnie takie trochę połączone przy drugie pytanie, ale właśnie ta wiedza Kościoła, tradycji i połączenie woli i rozumu, jako to najdoskonalsza miłość. Może, że odpowiedziała Pani lepiej na te pytania, zadając je, niż ja bym odpowiedział, więc mogę tylko wejść jakąś taką dyskusję, co mi Pani wypowiedź jakby ze mną zarezonowała. Co do tego aktu dyrektyw rozumu, owszem, ale ja właśnie wiem z teorii, ale nie z praktyki, że właśnie droga idzie jeszcze dalej. Jak powiedział święty Jan od Krzyża, następuje w tym momencie coś takiego jak noc intelektu, gdzie właśnie oddajemy się już czystej kontemplacji. No nie wiem, to mogę jakieś to opisywać, jakieś abstrakcyjne pojęcia, ja nie doświadczyłem czegoś takiego, ale że intelekt, jeszcze jest coś dalej za intelektem, takie oddanie się w czystej kontemplacji Bogu. A co do tego, jak to Pani nazwała, homocentryzmu w Kościele, to jak najbardziej tak. Ja uważam, że to, co powiedziałem, czyli to ta diagnoza kultury, czy się nie moja, kultury zachodniej, że stawia człowieka w centrum, także przeniknęła na pewno do pewnych środowisk w Kościele, to znaczy do pewnych duszpasterstw, czy do pewnego takiego, no takiej narracji w Kościele, gdzie rzeczywiście traktuje się człowieka, trochę Boga traktuje się jak takiego hiperterapeutę, który sprawia, żebyśmy się wszyscy czuli dobrze, żeby nas tak pokrywał, żeby był takim dobrym wujkiem, który nas tak poklepuje po plecach i tylko tak w sumie do niego przychodzimy, żebyśmy się czuli dobrze, czuli się fajnie. Natomiast jednocześnie, to też Pani, tak powiem, Pani, ale też wszystkim automatycznie też takie swoje świadectwo, że bardzo jestem w tym też ostrożny. To jest to, co powiedziałem o tej traktowaniu Boga jako terapeutę, jest na pewno przegięciem w jedną stronę, ale odrzucenie terapii jest przegięciem w drugą stronę i ja osobiście jestem takim bardzo osobą skrzywdzoną taką perspektywą w Kościele, którą często mi opowiadano, że znaczy, może nie opowiadano, ale jakoś tak we mnie to tak się drukowało, że terapia albo Bóg, że to są w ogóle wykluczające się rzeczy, a naprawdę są osoby, na przykład wysoko wrażliwe, które na przykład, albo nawet nie chodzi o osoby wysoko wrażliwe, ale są osoby takie jak ja, które stają często na modlitwie i czują tylko oskarżycielski głos, albo czują tylko jakąś niezręczną ciszę. I dla mnie odkrywanie się taką trudną ciszę. I dla mnie pójście na terapię, oczywiście 12 kroków w nurcie chrześcijańskim, było odkryciem tego, że ten oskarżycielski głos, który ja utożsamiałem przez całe życie z Bogiem, jest
moim utożsamieniem jest projekcją, moją projekcją Boga, którą przeniosłem z relacji z moim tatą na przykład. I sama świadomość tego, że ja po prostu traktuję Boga jako mojego tatę, była dla mnie wyzwoleniem i jednocześnie sprawiła, że stałem się ta relacja moja z Bogiem stała się bliższa i zdrowsza. Bo ja cokolwiek nie zrobiłem, czułem się oskarżany, odrzucony, czułem, że muszę jakoś zasłużyć na tę miłość. Gdy miałem jakieś niezręczne ciszy na modlitwie, to na terapii często odkryłem, że ja w przeszłości jako dziecko na przykład byłem karany ciszą. Czyli coś zrobiłem złego i jeden z moich rodziców po prostu się odwracał i na 5 dni na przykład milknął. I ja podchodziłem, przepraszałem i to po prostu była taka kara, że ja nie mogę, dostaję karę, że nie będzie się do mnie odzywał. I dla mnie cisza była czymś takim. I dlatego i znowu, terapia, przepracowanie tych 2 rzeczy, a było ich wiele, wiele więcej, była błogosławieństwem. I ja mogę powiedzieć wprost, że terapia mi przybliżyła do Pana Boga, była takim narzędziem. Mogę się tylko powołać do tego, co Jan Paweł II w Fidesz opisał, czyli o 2 skrzydłach wiary, o wierze i rozumu, żeby jeżeli ktoś ma problemy takie psychologiczne jak ja, to powinien sięgnąć po jedno skrzydło terapii, ale nie zapominać o tym drugim. I nie, ani nie przygnać się na obu tego strony. No, chrześcijaństwo zawsze jest takim i, a nie albo, albo. Drodzy Państwo, dziękujmy Panu Bogu za to, że mogliśmy dzisiaj wysłuchać Pana Tomka i poczuć Jego obecność i taką realność Pana. Nakroćmy gromkimi brawami. Zwykle mamy jeszcze herbatkę w domu parafialnym, ale Pan Tomasz prosił o to, że musi przymychać do Krakowa jak najszybciej, więc musi, proszę Państwa, wybaczyć. I teraz będzie już koniec. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za Państwa obecność. Panu Tomaszowi dziękujemy za to, że był z nami i taką prezentację i takie treści nam przekazał. Dziękuję Państwu. Serdecznie na kolejną konferencję. Będzie pan Witold Gadowski, będzie też koncert Darka Stachury, który nam tutaj zaśpiewa parę pięknych utworów. Zapraszam serdecznie.